W dzisiejszym odcinku poruszymy wiele różnych tematów związanych nie tylko z gwiazdami takimi jak Kleo, Kasią Cichopek czy Roxaną Węgiel, ich paznokciami, ale także będzie pozytywny bardzo akcent mężczyzny, który pozwolił sobie założyć 10 tipsów i któremu żona wyznaczała challenge, żeby je wykonywał. Była kupa śmiechu. Była kupa śmiechu. Pośmiejmy się razem. Krzysztof, dajesz intro. Krzysztof, dzięki za intro, widzowie, za to, że jesteście oczywiście. No tam i masz taką jakąś niewyraźną minę od razu z początku odcinka. Od pierwszego case'u. Ja sobie wcześniej wyszukałam, żeby już nie marnować Przemysława czasu, bo jest płacę mu sekundy, nie? I każda sekunda. Jak... Człowieku, kiedy ty mi zapłaciłeś jakąkolwiek kwotę za moją robotę? Halo. Przemek. O, czekaj, niech sięgnę sobie głowie. Będziemy się kłócić. Dobra, pierwszy case. To nie to, że mam pusto w głowie, tylko tego nie było. To case, który znalazła Edyta Cieślińska. I o co tu chodzi, Edyta? I wstawiła zdjęcie Roxany Węgiel. To nie jest reklama, to jest jeden dzień temu. Roxana Węgiel z Kanaryjski. Kanaryjski. O, my jesteśmy na Kanarach. Ale się to... Nie. Hejka, kochani. I są tu paznokcie od Roxany pokazane. Dokładnie nie widać, chociaż widać, że trochę jest każdy z innej parafii, bo te długości się troszeczkę nie zgadzają. Tu jest taki śmigdał, a tu są bardziej takie owale. Widzę to po linii bocznej, a właściwie krawędziach dolnych, więc też Roxano mogło być lepiej, jeżeli chodzi o paznokcie, ale wygląda na to, że jest chyba raczej estetycznie, bo zastanawiam się pewna rzecz. Jeżeli robimy sobie sesje zdjęciowe, jesteśmy osobami publicznymi, dużo osób nas bardzo zna i obserwuje, no to kurczę, też patrzą nam na te pazury, nie? No i... A w szczególności stylistki paznokci, osoby, które się uczą no i warto by mają taki punkt widzenia. Troszeczkę zrobić research, do kogo iść na te paznokcie, żeby wiedzieć. Ale myślę, że oni mają czas, oni mają menadżera, zamów mi paznokcie, jest wolny termin, idź na paznokcie. I to, że ktoś jest sławny, to nie oznacza, że robi super paznokcie, bo sława z umiejętnościami nie zawsze idzie w parze. Wiecie, no sami chyba też, to, że ktoś jest sławny, to nie, sławnym piosenkarzem nie oznacza, że dobrze śpiewa, nie? Ja tutaj nie mówię o Roxanie, bo Roxana tak śpiewa, tylko ogólnie, tak? Dam jej przykład, bo jakby kiedyś tak trafiła na ten filmik, żeby wiedziała, o co chodzi, nie? To, że ktoś jest sławny, to nie znaczy, że robi super pazy. No, więc może być lepiej Roxano, ale nie jest źle. Dziękuję bardzo. Jaki masz drugi case? Widzę, że masz drugi case. Drugim case'em jest to, co tutaj Kasia wstawiła na grupę. Okej. Okay. Fanki patrzą na paznokcie Kleo i razem zmień kosmetyczkę. Co ty gadasz? Myślałam, że padnę, jak to przeczytałam. O, nawet u nas, na naszej grupie tutaj się co nieco dzieje. Zobaczymy, co dziewczyny pisały. O, są też zdjęcia inne Kleo. Agnieszki. Dobra, tu nie jest chyba najgorzej z tymi pazurami. Widzę rzeczy, które mogłyby być... Jakie zrobione. Na przykład? No to powiedz, no, grube, jak wolne brzegi bardzo i są te paznokcie. No a tu popatrz, tu jest cienki wolny brzeg. Tak, ale na przykład na środkowym już jest... Chyba. Nie, jest mulda po prostu, ale ogólnie spoko wyglądają te pazury, chociaż z tej perspektywy też dużo człowiek nie stwierdzi. No nie damy. Zdjęcie jest takie rozmazane jeszcze. No, w każdym razie, o co tu chodziło? Dlaczego tu jest zdjęcie wstawione? A, dzielą się tutaj członkinie tej grupy, Klulupa, zdjęciami Kleo z paznokciem, będzie widać paznokcie, tutaj są ładne, estetyczne, no to samo. Agnieszka tutaj znalazła, to jest Kleo na pewno? To nie jestem pewna, czy to Kleo, ale paznokcie są ładne, tylko trochę grube, ale wyglądają dobrze, ale nie jestem pewna, czy to Kleo. To też nie jestem pewna, bo nie jestem w stanie po ustach stwierdzić, ale te są ultra grube i to są takie żółwie, okropne są te paznokcie, wyglądają jak takie doklejone papryczki, nie? Troszkę. Wejdźmy może w ten artykuł, Przemku. Super. Do tej pory to włosy Kleo budziły dużo emocji. Teraz fanki patrzą na paznokcie gwiazdy i radzą zmienić kosmetyczkę. A co to z tymi paznokciami było nie tak? Katarzyna Cichopek pochwaliła się na Instagramie zdjęciem z Kleo. W komentarzach fanki odniosły się do paznokci wokalistki. Widzicie to zdjęcie? Tutaj, bliżej. A, tutaj. Dobra, powiększ mi to, Przemek, bo ty masz opuszki dostępne, a ja tak... A, dobra, już wiem, o co mogło chodzić. Czy możesz pokazać całą dłoń? Dziękuję. Powiększyć i pokazać całą dłoń, nie ucinając małego palca? Dziękuję, Przemku. Bo tak, ogólnie patrząc na te paznokcie od góry, to są... Boże, nie?
mają odrost, no wiadomo. Tylko spód paznokcia troszeczkę mógłby być lepiej wykonany, bo jednak to są... No jest schodek mocno widoczny i to jest w stanie człowiek wyfrezować, bo jest takie widoczne, mocno odcięcie. Tylko ja z tego, co kojarzę, troszeczkę poczytałam o tym. Z tego, co kojarzę, tam chyba nawet w komentarzach weszłam sobie na zdjęcie tej Kasi Cichopek i chyba tam dziewczyny pisały, że to było robione w czasach pandemii, że salony wszystkie pozamykane i Kleu chyba sobie musiała sama poradzić z tymi paznokciami, więc tutaj tak naprawdę nie wiem, co tam poszło nie tak, czy to stylistka, czy to faktycznie Kleu musiała sobie sama jakoś poradzić z odrostem, no. Więc jeżeli tak, no to spoko, no przecież nie jesteś w stanie sobie sama, klientko, wyfrezować schodka pod paznokciem. No ale w sumie nie powinno być aż tak widoczny, nie powinien być aż tak widoczny schodek. Dobra kosmetyczka, dobra stylistka paznokci robi tak paznokcie, żeby tego schodka jak najmniej było widać, albo w ogóle czasami. Nic dodać, nic ująć. Przechodzimy do kolejnego odcinka. Przechodzimy do kolejnego. I tutaj kolejnej już sprawy, gwiazdy tak? Nam się skończyły. Koniec gwiazd? Tak, i teraz się coś pojawiło. Opowiadaj, aha, tutaj jest. Akurat jest, Natalia znalazła jakiś tam filmik, nie paznokciowy, ale bardzo mocno rzuciły się w oczy jej paznokcie osoby, która ten filmik nagrała. Takie piękne płaskie pismo, ja cię kręcę. Widać, że dziewczyna ma jakiś tam zmysł, estetykę, tak? Ale jak popatrzymy na te paznokcie, to wygląda, jakby ktoś wziął kawałek plasteliny i poprzyklejał, tak? Gdzieś czytałem, albo widziałem na Instagramie, albo na Facebooku, albo na TikToku, że jedna osoba, która ma wyćwiczone takie pismo, powiedziała, że to zajmuje długo czasu, dużo czasu. Tak? Wyćwiczyć tak pismo? Tak. No to ciekawe, czy po prostu nie trafiła w dobrą stylistkę, bo naprawdę te paznokcie wyglądają mega źle. Jak to jest, że mam takie piękne pismo, a tak brzydkie paznokcie? Nie rozumiem. Ale fajny pomysł, zamiast linijki sobie ktoś zrobił laser. Ha, ha. Tak się uczyła pewnie, na co ty myślisz. To ja nie wiem jak wy, ale ja takie filmiki lubię patrzeć, jak się to tak hipnotyzuje, przełączę to, bo nie wiem, czy wstanę patrzeć. Ale z drugiej strony, jak widzę te paznokcie, to... Czekaj, to trzeba słuchawki nacisnąć, włączyć, Boże, nacisnąć. Słuchawki nacisnąć, powiedziała, słyszeliście? No tu przed tobą, Edyta. Jest i ostatnie tak na takim poprawienie humoru Przemysławowi. I widzą... Nie... Gdyby włożyć złotówkę pomiędzy twoją górną wargę, pomiędzy twoją górną szczękę i dolną szczękę, to by się przegryzła. A na jak to pewno... będzie tak Przemysłowi. Włączmy tutaj ten filmik. Wife changes husband to wear... Acrylics. Nie, aha, challenges, nie changes. This is a bad idea. You're on the skin on that one. That's okay. It's not okay. On jej nawet mówi, że wjechałaś na skórę. Ona... nie szkodzi. On... szkodzi. This is not okay. No. Czyli gościu kumaty, czy nie? Ale bardzo podoba mi się synergia pomiędzy tą parą. Może on się na to zgodził. Co ona mu obiecała? Co? Jak ona to maluje? Jakby sobie malowała, co? No tego jeszcze nie było. Czujecie? Idziecie do stylistki paznokci. I tak was bierze z domalowania paznokci, bo tak się nauczyła na sobie pracować. Nie no, to jest na pewno, to nie jest listka paznokci. Ale on nie ma tego odruchu, że na przykład jak Przemek, Paweł, Krystek, jak im robiłam po jednym paznokciu, tak nacisnęli paznokciem delikatnie, to... A ten... pazurami. Bo miał 10 zrobionych, a nie jeden. A na pewno. No tak. To byś razy 10 to przeżywał. Ach, 16. A... challenge mu daje. Wydmuchaj nos. Blow your nose? Nie, nie ma opuszka. Nie ma, proszę pana, opuszka. Nie, nie tak. Zerwie całego paznokcia. O, najlepszy zamek. Jak to zerwał? Złamał. Zostało. Tipsa oderwał, bo łatwo klej, ale akryl został. Ała, no dobra. No to jest bolesne. To jest bolesne. To bez dwóch zdań jest bolesne. I tym akcentem tutaj chciałabym przygotować Przemka. Nie. Następny challenge jest, Przemek. 10 tysięcy łapek, 100 tysięcy łapek. Żadnej ceny. To jest... Nie, nie, żadnej. Nie, nie, nie. Czekaj, to się coś włączy od razu.
To nie jest tak. Wystarczy 5000 łapek. Nic, nic, nie zapomnij, człowieku. Po kilkanaście tysięcy osób ogląda. Nie, błagam ciało. Was, ja chcę zrobić taki challenge. Zróbcie to dla mnie, proszę. Nie zgadzam się. Pięć tysięcy. Tam jest Paweł, jest Krystian, jest Przemek, Hania. Przemek. Weź sobie randomowego człowieka z ulicy. Nie. I nagrywałby te same rzeczy, co on robił. Nie. 10 tysięcy łapek. Nie. Nie.